Otrzyjcie już łzy płaczący, żale serca wyzujcie. Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, radujcie, bo z martwych wstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi alleluja, bo z martwych wstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi alleluja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Moi drodzy, jest moją wielką radością uczestniczyć w tej niedzielnej mszy świętej, świętując trzecią niedzielę Wielkiej Nocy. Nazywam się ksiądz Przemysław Tomczyk, jestem księdzem z parafii świętego Jana Blibafa i przygotowując się do tej Eucharystii niedzielnej, przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem uczestniczyć w tej Eucharystii. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się wstawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym. Zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych, z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Piotr powiedział do ludu: Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił sługę swego Jezusa. Wy jednak wydaliście go i zaparliście się go przed Piłatem, gdy postanowił go uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście dawcę życia, ale Bóg wskrzesił go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak przełożeni wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone. Oto Słowo Boże. Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie. Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie. Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość. Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę. Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie. Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan sprawiedliwego. Pan mnie wysłucha, gdy go będę wzywał. Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie. Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja.
nam zrozumieć Pisma. Niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Zatworzonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz on rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem. Dotknijcie się mnie i przekonajcie. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie uwierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co jest napisane o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: to jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, patrząc na czytania, które Kościół nam daje w trzecią niedzielę Wielkanocy, zdaje się, że Pan Bóg daje nam w pewien sposób wykład na temat przebaczenia. Patrząc zarówno na pierwsze, drugie czytanie i na Ewangelię, zdaje się, że przebaczenie, ta trudna zdolność pojednania się z drugą osobą, możemy przyrównać do takiej jak gdyby monety, która ma dwie strony. I z jednej strony tej monety przebaczenia jest uświadomienie sobie ran, które wzajemnie sobie zadaliśmy i bardzo szczere uświadomienie sobie tego faktu, że nie zawsze byliśmy zgodni z drugim człowiekiem i z Bogiem. Ale jest jeszcze ta druga strona, która pokazuje Bożą odpowiedź na te rany. Te właśnie przebaczenie, którego Bóg chce nas uczyć przez dzisiejsze Słowo Boże. Więc zobaczmy, jak te dwie strony medalu przebaczenia wyglądają na tle dzisiejszych czytań. Pierwsza strona, jak powiedziałem, to jest właśnie strona pokazująca tę trudną, brutalną prawdę, że zadaliśmy sobie rany. I że należy je sobie uświadomić, zanim dojdzie do przebaczenia. I widzimy to jasno w dzisiejszym pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich, gdzie w bardzo szczery i odważny sposób święty Piotr, stojąc przed tłumem Żydów w Jerozolimie, w bardzo jasny sposób mówi, jak zgrzeszyli, że odrzucili dawcę życia, wybierając zbójcę. Zabiliście dawcę życia, ale Bóg wskrzesił go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Święty Piotr nie przebiera w słowach, nazywając punkt po punkcie, jakiego grzechu dopuścili się ci, którzy wydali Jezusa na tę haniebną śmierć na krzyżu.
nie szczędzi w słowach i nie ucieka od trudnej prawdy. I podobną sytuację widzimy w dzisiejszej Ewangelii, kiedy Jezus, zmartwychwstały Jezus, ukazując się swoim uczniom w wieczerniku, pokazuje im ręce i nogi. Moi drodzy, co jest na tych rękach i nogach? Zmartwychwstały Jezus cały czas na rękach i nogach ma rany po ukrzyżowaniu. Jest to chwalebne ciało naszego Zbawiciela, ale ma ono na sobie znaki zdrady, znaki odrzucenia Go przez Jego najbliższych, znaki ukrzyżowania. I dla tych uczniów, którym Jezus się ukazał, pewnie te rany na rękach i nogach były takim bolesnym przypomnieniem, że jednak uciekli, że jednak nie byli z Jezusem w tych ostatnich momentach Jego życia. To też jest trudna prawda grzechu i odwrócenia się od Jezusa, z którymi musieli się uczniowie zmierzyć. Więc to jest ta pierwsza strona medalu przeznaczenia, przebaczenia, którym jest przyznanie się do trudnej prawdy zranienia drugiej osoby. I moi drodzy, kiedy chcemy sobie przebaczyć, kiedy chcemy sobie darować winy, to warto, abyśmy uznali, że te rany jednak miały miejsce, bo czasami, mam wrażenie, jest taka pokusa, żeby powiedzieć, a nic się nie stało. Przebaczmy sobie, zapomnijmy o tym, co się stało. Moi drodzy, aby przebaczenie faktycznie było realne, to trzeba jednak przyznać się do błędu albo uznać, że druga osoba nas zraniła słowem, uczynkiem i że rany te bolą, że jednak coś się stało, że jest jak gdyby materia tego przebaczenia. Ale moi drodzy, gdybyśmy pozostali tylko na trudnościach takich jak rany i te winy, które tkwią w naszych sercach, to mielibyśmy zamknięte oczy na tę piękną rzeczywistość przebaczenia, jakim jest Boże miłosierdzie. I to jest ta druga strona tej monety przebaczenia. Ją również widzimy w dzisiejszych czytaniach. Święty Piotr, adresując Żydów w Jerozolimie, mówi, że uczynili to nie wiedząc, co czynią. I w pewien sposób to jest odniesienie do samych słów Jezusowych, które w Ewangelii Świętego Łukasza Jezus mówi do krzyżujących Jego: Boże, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Już Jezus w momencie krzyżowania wiedział, że ci oprawcy byli jak gdyby zamroczeni nienawiścią, która ukryła prawdziwą wagę ich czynów przed nimi samymi. I Jezus po to pokonał śmierć, po to pokonał grzech, aby właśnie dać ten dar przebaczenia. Aby uznając winy, pokazać, że nie możemy się zamknąć w takim zamkniętym kole oko za oko, ząb za ząb, ciągłego wymierzania sobie kar. Ale On te błędne koło przeciął swoim zmartwychwstaniem, dając pokój, dając te zwycięstwo nad grzechem. I to pięknie widzimy w dzisiejszej Ewangelii. Jezus ukazuje się swoim uczniom, pokazując swoje przebite ręce i nogi, ale pierwsze słowa, jakie kieruje do swoich uczniów, to słowa: pokój wam. Jezus nie przychodzi z odwetem, ale z pokojem, bo chce złamać to koło ciągłego karania siebie i odpłaceniem winy za winę. Moi drodzy, gromadząc się na tej mszy świętej, w trzecią niedzielę Wielkanocy, Pan Bóg chce w pewien sposób dać nam wykład, dać takie wskazówki dotyczące przebaczenia. I warto, abyśmy w ten Dzień Pański pomyśleli, jak te wskazówki Boże możemy wcielić w nasze osobiste życie. Może wśród was są osoby, które są zasklepione i w pewien sposób cały czas mają te urazy zachowane w stosunku do innych osób. I może czas uznać, że faktycznie te rany cały czas bolą, ale że jesteście otwarci sobie przebaczyć w ten prawdziwy sposób. Uznając, że te rany cały czas doskwierają, ale pomimo tych ran dać drugiej osobie szansę. Mieć takie jak gdyby małe zmartwychwstanie, jakie Jezus daje, który przebity na krzyżu przebacza swoim uczniom i daje im pokój.
Jak w konkretny sposób, bracie i siostro, możesz wcielić w życie te słowa o przebaczeniu, jakie Bóg dzisiaj do ciebie kieruje? W jaki sposób możesz uleczyć relacje złamane przez wzajemne winy i wzajemne rany sobie zadawane? Niech dzisiejsza nauka o przebaczeniu, które Bóg nam daje w dzisiejszych czytaniach, będzie konkretną okazją do tego, abyś pojednał się, abyś pojednała się z drugą osobą. Niech to będzie owoc dzisiejszej Eucharystii. Amen. Moi drodzy, powstajmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Złączeni z naszym zmartwychwstałym Panem, który pragnie obdarzyć pokojem swoich wiernych oraz wszystkich szukających prawdy, przedstawmy Bogu w modlitwie nasze prośby. Prośmy za Kościół Boży, aby niósł ludziom Boży pokój i przebaczenie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy o zgodę i pojednanie między narodami, aby pokój, który niesie nam zmartwychwstały Chrystus, zamieszkał w sercach wszystkich ludzi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy za ludzi wątpiących w Boże miłosierdzie, aby odnaleźli spokój sumienia i nadzieję odpuszczenia grzechów. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy za dzieci, młodzież i młodych, aby IV Polonijny Kongres Ewangelizacyjny pomógł im bardziej niż dotąd pokochać Jezusa i nieustannie rozwijać z Nim osobistą relację. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy za prelegentów i organizatorów zbliżającego się 4. Polonijnego Kongresu Ewangelizacyjnego mocni wiarą, aby dobry Bóg rozbudził w ich sercach pragnienie pogłębiania relacji z sobą i dzielenia się wiarą z innymi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy za tych, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, aby w Chrystusie narodzili się do nowego życia w niebieskim Jeruzalem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy za nas, aby zebranych wokół stołu Słowa Bożego i Eucharystii, abyśmy umocnieni darami z wysoka dawali nieustanne świadectwo o zmartwychwstałym Chrystusie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
Panie Jezu Chryste, dawco życia i zwycięzco śmierci, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, abyśmy wiernie służąc Tobie na ziemi, doszli do oglądania Twojej chwały w niebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach cześć niech oddadzą. Wielbicie Pana duchy niebieskie, wielbicie Pana Jego zastępy. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Słońce, księżycu, wielbicie Pana, gwiazdy świecące, wielbicie Pana, niebiosa, niebios, wielbicie Pana, wody podniebne, wielbicie Pana. Alleluja, 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 alleluja. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij świąteczne dary Kościoła i skoro dałeś mu powód do tak wielkiego wesela, udziel mu pełnej radości wiecznej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem nie przestaje się za nas ofiarować, i wstawia się za nami u Ciebie jako nasz obrońca. Raz ofiarowany więcej nie umiera, lecz zawsze żyje jako baranek zabity. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, i źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Błażejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki.
Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Zmartwychwstał Pan, zmartwychwstał Pan, zmartwychwstał Pan, alleluja, 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 alleluja. Gdzie jesteś, o śmierci? Gdzie jest moja śmierć? Gdzie jest jej zwycięstwo? Zmartwychwstał Pan, zmartwychwstał Pan, zmartwychwstał Pan, alleluja. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na lud swój, który odnowiłeś przez sakramenty dające życie wieczne i doprowadź do chwalebnego zmartwychwstania przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Moi drodzy, przed końcowym błogosławieństwem jeszcze jedno ogłoszenie. Mocni wiarą to tytuł 4. Polonijnego Kongresu Ewangelizacyjnego organizowanego przez Duszpasterstwo Polonijne Archidiecezji Chicago, który rozpocznie się w najbliższy czwartek, 22 kwietnia o godzinie 7 wieczorem. Dwa spotkania online będą 22 kwietnia i 29 kwietnia od godziny 7 do 9 wieczorem.
Tegoroczny kongres odbędzie się zdalnie za pomocą platformy Zoom, Facebooka i kanału YouTube. Ponadto będzie on retransmitowany przez telewizję Polvision. Główni prelegenci tego wydarzenia to arcybiskup Grzegorz Ryś i ojciec Michał Olszewski. Program każdego dnia kongresu obejmuje konferencję głównego prelegenta, panel dyskusyjny związany z tematem dnia, modlitwy, świadectwa. W dniach od 23 do 28 kwietnia będziemy spotykać się na mszach świętych i nabożeństwach w różnych kościołach polonijnych, uczestnicząc w nich na żywo lub za pośrednictwem transmisji. I transmisję będzie można śledzić przez stronę internetową www.polonia.archchicago.org. Moi drodzy, Bóg zapłać serdeczne za tę wspólną modlitwę podczas tej niedzielnej Eucharystii. Życzę Wam, aby ten Dzień Pański był przeżywany w pokoju wśród Waszych bliskich i Waszych przyjaciół. Przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Wstał Pan Chrystus z martwych minie. Alleluja, alleluja. Uweselił lud swój minę. Alleluja, alleluja. Nie żałował życia swego. Alleluja, alleluja. Dla człowieka mizernego. Alleluja, alleluja. Nie żałował życia swego. Alleluja. Człowieka mizernego.